Przenosimy się na Mazowsze. Ruszamy szlakiem nagrodzonych w konkursie Marka Lokalna, do którego przystąpili członkowie lokalnych grup działania. Między innymi LGD Nadarzyn, Raszyn Michałowice. Trafiamy do wyjątkowego ekologicznego gospodarstwa rodziny Jabłońskich. Po szklarniach oprowadza nas Marcin, którego rodzice zaszczepili w nim miłość do ogrodnictwa. Swoją pasją dzieli się z innymi w swojej kawiarni, gdzie serwuje nie tylko słodkości, ale także potrawy na bazie produktów z tego miejsca. Można powiedzieć, że tutaj rozkwitła twoja miłość do natury, do warzyw, do owoców, do tego, co ekologiczne. Tak, dokładnie tak. Bardzo ładnie powiedziane. Tutaj w tym gospodarstwie jest wszystko, co potrzeba do przygotowania idealnego dania. Ale tu zielono wszędzie. Pięknie, zobacz. Po twojej prawej stronie rośnie rukiew wodna, watercress inaczej. Przepyszna, delikatna, ma w łodydze ma bardzo dużo, zachowuje wody, dlatego jest wodna, wodną rukwią nazwana. Bardzo aromatyczna, słuchaj, do serów będzie idealna, a dzisiaj z niej przygotujemy sałatkę w kawiarni. A wiesz o tym, że rukiew to najzdrowsze warzywo świata w rankingu naukowców? Tak mówią właśnie. I to wcale nie jest obłuda, to jest naprawdę warzywo, sałata, zioło, niektórzy mówią, bo ma tyle właściwości. Jest naprawdę warta i godna spróbowania przede wszystkim. Próbowałaś kiedyś taką rukiew zerwaną 10 sekund z krzaczka? Nie, prosto z grządki. Z grządki. Pyszne. Ochrupkość, wiesz, ochrupkość, aromat. Będzie idealna w naszej sałatce. O, idziemy dalej. O, widzę jeżynę, może je wykorzystamy do sałatki. Świetny pomysł, zobacz jak ładnie dojrzały. Wybieramy te oczywiście najbardziej czarne. Piechotka. Idziemy dalej. Marysia towarzyszyła Marcinowi w zbiorach warzyw, owoców i ziół na sałatkę. Poza rozmowami była okazja do degustacji. Po zbiorach przenosimy się do kawiarni w Rozalinie. Po krótkim relaksie czas na przygotowanie sałatki. Cudownie pachnie. No, jak smakuje, za chwilę się przekonasz. Jeszcze nieskończona sałatka. Ale już mam na nią ochotę. Tutaj kładę kwiatki musztardowca, paczek kolorystycznie. Ja już mam ochotę zjeść, nie wiem czy ty masz na to ochotę. O, czy jedzą. Kwiatek malwy. Zobacz, jak to wygląda pięknie. Ruszamy w dalszą drogę. Odwiedzamy miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w domowe jedzenie. Do rodzinnej firmy cateringowej w Regułach. Ślinka cieknie, gdy podglądamy, jak powstają tu między innymi pierogi z różnymi farszami. Jak tu pięknie pachnie, jak tu apetycznie. Widzę, że cieszymy się. Tak, tak. Musimy przyznać, że jesteśmy mile zaskoczeni, bo troszkę ryzykowaliśmy, bo w pandemii otwieraliśmy to wszystko, więc baliśmy się, że no, klienci mogą nie przychodzić, ale jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Robimy ich coraz więcej, wymyślamy różne farsze dodatkowe, także jest co robić. Na brak pracy nie narzekamy. Widzę, że pierożki robione ręcznie. Tak, robimy wszystko, wyrabiamy ciasto też ręcznie, bez żadnej maszyny. Potem wałkujemy, wykrajamy, wszystko ręcznie też jest wyrabiane. Gotujemy, studzimy. Teraz jest kapusta z grzybami. A to te pierogi na pewno mają duże powodzenie. Tak, owszem. Przed świętami Bożego tak, Narodzenia. Tutaj już się zastanawiamy, jakie wpłyną do nas zamówienia, bo w tamtym roku faktycznie otworzyliśmy to przed samymi świętami i też mieliśmy mnóstwo zamówień. Z jakich produktów Państwo korzystacie? Z jak najbardziej naturalnych, swojskich? Tak. Proste, naturalne przepisy, składniki oczywiście świeże od lokalnych dostawców i mąki z bliskich tutaj naszych okolicznych młynów, więc naprawdę staramy się wybierać wszystko, co najlepsze. Właśnie serwujemy kotleciki mielone z domowymi ziemniaczkami i sałatką, wspaniałe pierogi i zupy. Dzisiaj mamy żurek z białą kiełbaską. Słyszałam, że nawet zaopatrują się tu niektóre babcie, które obiecują swoim wnuczkom pierożki. Tak, babcie uwielbiają przyjeżdżać do nas ze swoimi garnuszkami i często proszą, żebyśmy przesypali ich nasze pierożki, żeby powiedziały, że to jest ich domowa kuchnia. Specjały. Słodki sekrecik. Słodki, tak. Taka tajemnica. Oczywiście nic nie sprzedajemy nikomu. Było coś dla ciała, a teraz coś dla ducha. Z pewnością uspokaja wytwarzanie takich ceramicznych cacuszek. Takie dzieła sztuki z pasją tworzy Beata Grzyniewska z gminy Michałowice.
Jak rozpoczęła się u Pani ceramiczna pasja? Wszystko zaczęło się od tego, że chciałam sobie ulepić ceramiczne naparstki. Zbieram naparstki od prawie 10 lat, no i pomyślałam sobie, że mogłabym sobie sama takie ulepić, wtedy moja kolekcja by się znacząco powiększyła. I szukałam przez jakieś 2 lata z drobnymi przerwami pracownik, której mogłabym ulepić te naparstki. I któregoś dnia w zeszłym roku w październiku natrafiłam w internecie na ogłoszenie pani, która ma swoją pracownię w Opaczy Kolonii. Od razu się zapisałam. No i w następnym tygodniu pojechałam na zajęcia. Oczywiście nie ulepiłam od razu naparstków, tylko zaczęłam lepić talerze, różne miseczki, talerzyki. No naparstki na naparstki przyszła kolej później, tak jak już troszkę się podszkoliłam. Zaczęłam od różnych talerzy. Na początek, jak jeszcze była to jesień, więc jeszcze były różne liście, różne rośliny na łąkach, więc przede wszystkim odbijałam te rośliny na tej glinie i inspirowałam się przyrodą, tak, na sam początek. Czyli natura inspiracją. Tak, zdecydowanie tak. I to do tej pory, jak widać, przeważa w moich pracach. Cudowne. I teraz właściwie pasja też stała się częścią Pani życia nieodzowną. Tak, zdecydowanie tak. Wszystkie inne rzeczy, które do tej pory robiłam, poszły w odstawkę i zajmuję się tylko ceramiką. Znalazła Pani swoje przeznaczenie? Chyba tak. No, nie wiem, jak długo to potrwa, ale mam nadzieję, że długo. Zrelaksowani i natchnieni przenosimy się w kolejne miejsce, do Michałowic, gdzie niepowtarzalną biżuterię tworzy Iwona Piecuch. Jak się rozpoczęła Pani przygoda z tworzeniem biżuterii? 10 lat temu siedziałam tak z przyjaciółką, rozmawiałyśmy właśnie, co by tu jeszcze robić, ponieważ to rękodzieło u mnie było, można powiedzieć, przez całe życie. W domu mój tata wszystko po prostu sam potrafił naprawiać. Mama szyła nam ubrania, mi i bratu. Później z dziećmi właśnie dużo spędzałam czasu na różnych takich artystycznych zajęciach szkolnych. Chodziłam na lekcje akwareli. Więc zawsze mnie to rękodzieło bardzo ciągnęło i chciałam coś tworzyć i chciałam to po prostu tworzyć, żeby to ludzie widzieli i żeby chcieli też to mieć, to co stworzę. Także tak się zaczęło, że właśnie postanowiłam, że zacznę od biżuterii z taką garstką koralików. Pamiętam, że usiadłam z moją córką i się zastanawiałyśmy, co z tym zrobić. Także zaczęłam tą biżuterię szyć najpierw, ponieważ szycie to była ta moja główna domena, a później już wchodziły różne techniki, które po prostu w trakcie tych 10 lat poznawałam bardzo intensywnie, brałam udział w różnych kursach, aż na końcu ja już zaczęłam też prowadzić warsztaty, także to tak może być już w skrócie. Co Pani najczęściej tworzy? Kolczyki, wisiorki, broszki, bo widzę tu naprawdę wszystko. No, można powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, tak naprawdę klient mi mówi, co chciałby mieć. Moją biżuterię można kupić w 2 sklepach w Warszawie i to jest jakby taki mój główne miejsce, gdzie ta biżuteria jest sprzedawana. I ponieważ w tych małych sklepikach, które oferują ubrania, jest tylko moja biżuteria, a klient często pojawia się ten sam, także jakby samoistnie powstała taka potrzeba, że klientka będzie potrzebowała bransoletki, kolczyków, naszyjnika. No i w ten sposób tak to wygląda. Czuje Pani, że spełnia Pani swoje marzenia teraz poprzez swoją biżuterię? Oj tak. Mi się wydaje, że to po prostu jest niesamowicie relaksujące. Sprawia mi to ogromną radochę, bo jest to po prostu moje hobby. I myślę, że to jest najlepiej spędzony czas. Nasze artystyczne przeżycia na tym się nie kończą. W Dawidach Bankowych podglądamy sekretne życie palet tworzonych przez Mariusza Nowocińskiego. Skąd pomysł na to, żeby dawać paletom drugie życie? Zszedłem do garażu, przypadkiem czegoś potrzebowaliśmy do domu, powiedziałem, że nie chcę kupować kolejnej rzeczy. Mamy trochę drewna, trochę palet jakichś pozakupowych i trzeba jakoś to wykorzystać. I wykorzystałem dosyć umiejętnie, jakoś zupełnie mi to przyszło naturalnie. Jest popyt na takie meble, bo teraz ludzie lubią coś, co jest niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju. Tak, tak. Cieszy mnie nie tak popyt na meble, jak w ogóle rozwijająca się idea właśnie taka zero waste,
gdzie rzeczywiście różne produkty, dajemy im drugie życie. Jest takich osób coraz więcej, na całe szczęście. Skąd czerpiesz inspirację? Bo mówiłeś mi, że lubisz wieś, pochodzisz z terenów wiejskich. Tak. I z takiej tęsknoty za dawnymi czasami, za tym, co sielskie? Na pewno, na pewno. Jest dużo tęsknoty w tym, dużo też folkloru, dużo radości takiej. Ja przypominam sobie wszelkiego rodzaju zakończenia żniw, dożynki, wszelkie imprezy w społeczności wiejskiej. Dużo temu radości towarzyszyło i lubię wracać do tych chwil, lubię sobie przypominać różne fajne momenty z tamtego okresu życia i próbuję to jakoś w tych bryłach, które tworzę, zamknąć to.